Zenek, mam tego dość. Maj tamtym szpadłem 30 lat jak wielbłąd na pustyni i nic z tego nie mam. No, nic mi nie mów. Stara od 30 lat pyta, kiedy podwyżka. Waldek, a tobie stary też płaci drugie tyle pod stołem? No a jak? Na umowie minimalna i pół etatu, ale za to pod stołem, drugie tyle. Czyli minimalna? No minimalna, ale ja nie narzekam. Praca na świeżym powietrzu, przyjemny wysiłek fizyczny, w lecie się można poopalać i co najważniejsze, można pić ile się chce i nikt się nie czepia. No w sumie, to w tym piachu to jak na plaży, ale excuse me, nawet drinki są. My to mamy farta. Zaraz. Co tak mało? Nie no szefie, co to ma być? Przecież ja za to ledwo piwko kupię do pracy. Wszystko się zgadza tak jak na umowie. Pół etatu minimalna krajowa, czyli dokładnie tyle, ile macie w kopertach. Ale panie szefie, przecież pan pod stołem zawsze uzupełniał. Panie Zenku, czy ja u pana wyczuwam alkohol? W pracy? O ty mendo. Co pan tam mruczysz? Cicho Zenek, bo raz wywali. Nic, nic, panie szefie, super wypłatka, taka praca to marzenie. Waldek. Ja mu tą łopatę to chyba w dupę wsadzę. Co ty tam nam wypada, jak psom, a to mu jeszcze chcesz takiej przyjemności sprawiać? Mam lepszy pomysł. Panie Waldku, gdzie pan Zenek? Nie wiem, no trochę się spóźnia, ale powinien zaraz być. A nieważne, i tak mu z wypłaty potrącę. Nie uwierzysz pan, co się stało. Jakiś chuj nasrał mi na wycieraczkę w nocy. Prawie wdepnąłem, ale jestem doświadczonym prywaciarzem i zawsze sprawdzam, czy nikt nie nasrał. Podmieniłem wycieraczkę u sąsiada. O, jest pan Zenek. Przepraszam, panie szefie, ale jakiś chuj nasrał mi na wycieraczkę. Pół godziny buta wycierałem od drzwi sąsiada.